Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Fopremier. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takim odcinkiem o nowościach, taki odcinek Open Box. Ja już robiłam na swoim kanale, w związku z tym, że trochę się uzbierało. Najpierw myślałam, żeby zrobić takie nie Open Box, ale w zasadzie omówić każde perfumy z osobna, ale tak myślę, że one się i tak będą tu gdzieś zbierać i będę o nich mówić, więc zdecydowałam, że będzie to na pewno Open Box i przedstawię Wam perfumy, które skradły mi serce, które są przepiękne, przepiękne opakowania i zostańcie ze mną oglądać dalej. Tak jak powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony nowościom, a więc taki open box. Czego możecie oczekiwać, słuchajcie, w tym open boxie? Ano będą to perfumy, które skradły mi serce, tak jak powiedziałam. I też jest to takie porównanie, trochę perfum, cofnięcie się właśnie do czasów, kiedy ja używam niektóre z nim, albo na przykład miałam ochotę, ale będą też w nim nowości, więc koniecznie oglądajcie. Słuchajcie, tak sobie myślę, że w dalszym ciągu będę też kontynuować tą serię kolorystyczną, bo powiem Wam szczerze, że mam świetną zabawę, nie wiem jak Wy, zapraszam Was do oglądania oczywiście tych odcinków, no ale przechodźmy już do open boxa. Ten open box już jest otwarty, ja Wam po kolei właśnie opowiem o tych perfumach, które tam się znajdują. Większość perfum ja kupiłam od Notino, pierwszy raz korzystam z usług Notino i powiem Wam szczerze, nie jest to żaden sponsorowany odcinek, ale bardzo jestem mile zaskoczona. Dostałam też piękną perfumetkę, ale tej perfumetki tu ze sobą nie przyniosłam, ale pokażę Wam przy najbliższej okazji. Ale zaczynając, słuchajcie, ten open box zacznie się taką pozycją tutaj, słuchajcie, która jest zapomniana, która jest bardzo piękna, niesamowita, a do której mam sentyment, używałam ją bardzo, bardzo dawno temu, a mianowicie Éclat Pêche Tout Lanvin, firmy Lanvin. Słuchajcie, mam małą pojemność, to jest 30, przepiękna, słuchajcie, buteleczka. Ona przyjechała w takim pudełku przezroczystym, a słuchajcie, bardzo ciężko było je otworzyć. No ale już przechodząc, są to perfumy, tak jak powiedziałam, 2002. Za nimi stoi Nos Karine de Bruel, jeśli dobrze czytam, i miał być to z założenia taki zapach kwiatowo-owocowy. Jest to prześliczna kompozycja, słuchajcie, taka anielska, delikatna, ale i moim zdaniem transportująca Was w taki wiosenny dzień, kiedy kwitną psy, bo główną tutaj jakby nutą jest, słuchajcie, bez. Ja tu sobie szybko szukam na fragrantice, co o niej tu powiedziano, jakie tu są nuty, ale definitywnie są to nuty takie zielone. Jest tu bez, jest tu cytrus i słuchajcie, jest wisteria. Ta wisteria jest bardzo taka, słuchajcie, morska i przepiękna. Jest tu kwiat też brzoskwini i peonia z cedarem z Libanu. Bo to tak chyba odpowiednik tu będzie. Słuchajcie, co mnie urzeka w tych perfumach? Ja sobie je tu psiknę, dzisiaj jestem, tak powiem, sauté, czyli nie prysnęłam się jeszcze, ale będę tu sobie pryskać prosto na twarz. Nie na twarz, na rękę. To by był przypadek, jakbym sobie prysnęła na rękę, na twarz. Słuchajcie, i te perfumy są bardzo, bardzo bujne. Ta wisteria i ten bez naprawdę dają o sobie znać. One są bardzo takie dynamiczne, od razu upajające, ale faktycznie przynoszą nas taki krajobraz wiosenny, kiedy kwitnie ten bez, kiedy robi się ciepło, kiedy wszystko budzi się do życia, a one są bardzo, bardzo romantyczne dla mnie. Ja mam niesamowite tutaj jakby w pamięci zakodowane obrazy z tymi perfumami. Zawsze mnie urzekała ta prosta, minimalistyczna, ale przepiękna buteleczka. I uważam, że niektóre perfumy Lanvin, ja spotkałam je na swojej drodze, one są niedoścignione, ale w takim sensie, że one są inne.
inne właśnie takie eteryczne, romantyczne, ciężko do sklasyfikowania, mimo że są bardzo minimalistyczne, słuchajcie, ale niedocenione też. Na pewno większość z Was próbowała tych perfum, znaje. Jestem ciekawa Waszego zdania. Ja uważam, że one są przepiękne. Przepiękne, bujna roślinność. Jest tutaj stadium takie wiosenne, ale jednocześnie ten dynamizm i romantyczność. I powiem Wam, bardzo się cieszę, że go kupiłam. Kupiłam mniejsze opakowanie. On nadal jest na rynku. Ja myślałam, że go nie ma, ale gdzieś tam zobaczyłam, patrząc na YouTube. No i jak zobaczyłam, są w bardzo dobrej cenie. Tutaj powiem Wam, w UK, na pewno w Polsce też, to są takie affordable perfume, czyli ja bym powiedziała na kieszeń każdego, bo wydaje mi się, że w Polsce one też nie są drogie. Także gorąco Wam polecam i zostańcie ze mną, zaraz przejdziemy do zupełnie innego zapachu. Zapachem, który jest bardzo affordable, czyli właściwie można kupić na prezent dla siebie, to w końcu się przymierzyłam do Sweet Like Candy by Ariana Grande. W takim pięknym puszku, słuchajcie, zapach wypuszczony, już Wam mówię, w 2016. To jest jej trzeci zapach i słuchajcie, on ma takie nuty bardzo słodkie. Jest tu kruszka, bergamotka, żelki marshmallow, taki whipped cream, czyli taki właśnie upity, fajny krem, taki fluffy właśnie, bardzo, bardzo jadalny, bym powiedziała, bo to są perfumy gourmand. Jest też czarna porzeczka, frangipani, honeysuckle, czyli wicie okrzew, jaśmin, którego ja to nie czuję, wanilia i drzewo kaszmirowe. Słuchajcie, on ma być taki zabawowy, ja bym powiedziała, taki owocowy zapach gourmand, czyli taki do skrupania. Ja sobie już go tu psiknęłam, ale jeszcze go zlajeruję trochę obok Eclat d'Arpège, który jest minimalistyczny, ale klasykiem, a trochę tak by się kłóciły. To jest zapach dla mnie taki dla młodej dziewczyny, właśnie bardzo playful, taki spontaniczny, pełen wigoru, taki niezobowiązujący. Po prostu bierzemy piękny flakon, piękną buteleczkę i się spryskujemy, żeby być otwarte na dobry początek dnia. Aczkolwiek brakuje mi w nim głębi. On jest bardzo cukrowy, taki kandyzowany, właśnie te cukrzane marshmallow tu się ukazują. Natomiast on się u mnie dużo nie trzyma, ale jest na pewno fajne połączenie takiej waty cukrowej. Ja spotkałam się tutaj z teorią, że one przypominają, jeśli się nie mylę, Baccarat 540, absolutnie bym nie powiedziała. One są nie do końca, ta cukrowość jest tu tak poprowadzona i wydaje mi się, że one są bardzo minimalistyczne i nie mają tej głębi. W porównaniu właśnie z Baccarat 540, tamten jednak wybija się dla mnie ta cukrzana nuta i jest dużo, dużo bardziej wyrafinowane. Ale słuchajcie, fajny odpowiednik właśnie, tak jak mówię, niezobowiązujący, przepięknej buteleczce. Taki zapach dla każdego bym chciała, aczkolwiek dla młodszych osób bym go polecała. A no i jest bardzo, bardzo, że tak powiem, niedrogi w porównaniu z innymi perfumami, no a prezentuje się całkiem fajnie, przyznacie, że fajnie na prezent. Ja jeszcze zamierzam kupić Cloud, mi się bardzo podoba Cloud, to się nazywa Cloud czy Cloud Ariany Grande, piękne połączenie takiego kremowego kokosu, ale ten kokos jest bardzo wysublimowany i chyba sobie go kupię. Także te perfumy tutaj polecam dla właśnie takie niedrogie, przy Eclat d'Arpège, a Eclat d'Arpège, jak powiedziałam, jest bardziej klasyczny, bardziej wybujały, ale przepiękna też edycja od Ariany. Następną edycją jest przepiękna, przepiękna edycja, jestem zakochana, słuchajcie, widziałam u dziewczyn z YouTube'a na różnych kanałach. I ja ją pamiętam, jak kiedyś wąchałam, ona jest wypuszczona w 2019, ale ta buteleczka jest taka cudna, szkoda, że nie sprawdzimy kwiatami, ale oczywiście to by się jakby projektowało na cenę. Natomiast słuchajcie, one są tak przepiękne, naprawdę piękne, piękne pudełeczko. Chylę tu czoła do Oscara de la Renta i ta edycja, ten zapach, bardzo kunsztowny, jak dla mnie. Przepiękne, słuchajcie, połączenie tutaj. Warto wspomnieć, że tu nosem jest właśnie Harry Fremont. Połączenie mandarynki i jest tu pieprz też taki różowy, frezja, różowa róża, jaśmin. Nie wiem, co to jest oris tutaj. Słuchajcie, patchouli amber i drzewo sandałowe.
Ale słuchajcie, naprawdę on mi coś przypomina. Ja go prysnęłam i od razu się w nim zakochałam, a abstrahując już od buteleczki, bo jest cudna, słuchajcie, warto mieć nawet, słuchajcie, tutaj na półeczce. Ja jestem tu wypsikana tą Ariana Grande, ale gdzieś sobie już tą fajnie psiknę, nie chcę dużo zużyć. Właśnie typ, o Boże, no słuchajcie, od razu zaskoczyłam, jak to psiknę. On ma coś takiego syntetycznego w sobie, co mnie trochę zraziło po 20 minutach, ale to pierwsze psiknięcie, Boże, jest niesamowity. Jest taki jakby słodki, pudrowy, bardzo klasyczny, ale bym powiedziała bardzo wyrafinowany. Taki właśnie z pazurem, ale kreujący taką przepiękny przepych. I słuchajcie, ja sobie tak pachnę, no naprawdę ta butelka jest przepiękna. I tak sobie zastanawiam, bo widziałam też Bella Essence tutaj Oscara de la Renta w takiej złotej edycji. Nie wiem, czy sobie nie kupię nawet ze względu na te buteleczki, ale jest naprawdę ten zapach bardzo, bardzo niesamowity. Słuchajcie, ja lubię zapachy pudrowe. On mi trochę przypomina też gdzieś tam edycję Number 19 Chanel, tą pudrową. Nie wiem, mam takie reminiscencje. Natomiast jest bardzo kwiatowy, to jest taki bukiet kwiatowy, przepiękny bukiet kwiatowy, słuchajcie, który jest taki słodki, pudrowy. Ja nie czuję tego pieprzu, słuchajcie, ale on... No nie umiem go opisać, jest taką pierzynką, takim fajnym woalem, który daje Wam niesamowitą aurę, naprawdę. On jest, ja myślę, że to będzie taki head turn zapach, czyli taki zapach, który będzie powodował, że każdy Was będzie pytał, co to za zapach. No niesamowity, wydaje mi się... Jak go sobie kilka razy psiknęłam, że gdzieś on tam był. Nie powiem, że jest bardzo trwały na mnie, znam trwalsze zapachy, ale ta projekcja jest całkiem niezła i słuchajcie, naprawdę bardzo nietypowy zapach. Przepiękna buteleczka, tak jak mówię, wyleczyła, ale jest tu z nim coś takiego niesamowitego, że ta pudrowość na pewno kierunkuje mnie na moje, jedne z moich ulubionych perfum. Jak na przykład ja lubię bardzo meteoryty, tak jak powiedziałam, wspomniałam tu numer 19, tą pudrową wersję, ale jest tak pięknie poprowadzony, że jest naprawdę takim perfumem, który zdobędzie damskie i męskie serca. I bym powiedziała, że nadaje się dla kobiety bardzo eleganckiej, wysublimowanej. Jest to zapach bardzo nietypowy dla eleganckiej, takiej pani wiedzącej co chce, ale też która lubi takie słodkości, ale słodkości bardzo dobrze wyważone, bo on jest słodki, taki ten wydźwięk ostatni, słuchajcie, jest słodkie i na pewno dołączy do moich ulubieńców miesiąca, tak mi się pięknie, naprawdę pięknie. Słuchajcie, następnym zapachem właśnie jest nowość z tego roku, to jest Dolce Rose, zapach, który ma kilka odsłon różnych, a to jest, słuchajcie, też przepiękna buteleczka, ja go na pewno zrobię taki odcinek do tego odcinka, co jest na moim kanale odnośnie niesamowitych buteleczek perfum, ale naprawdę te perfumy, które ja dostałam i tu są za mną, mają przepiękne edycje w sensie buteleczek. I ten zapach dołączył to do grupy zapachów Dolce & Gabbana, Dolce, Dolce Shine, Dolce Peony, Dolce Rosa Excelsa, Floral Drops, także kilka tu ich było, przepiękne buteleczki. Ten, jak powiedziałam, ja go tak wybrałam w ciemno, w sumie nigdzie go nie wąchałam. Jest to zapach nowy z 2021. Słuchajcie, jest tu czerwona porzeczka, jabłko, mandarynka, jest róża majowa, która jest też niesamowita i w większości perfumach tu jest celebrowana. Jest magnolia, biała brzoskwinia, słuchajcie, jest też piżmo i takie delikatne drzewo sandałowe. Ja Wam powiem, ja go już psikałam, nie mogłam oprzeć się tej pięknej buteleczce, sobie psiknę tutaj, znajdziemy to miejsce po drugiej stronie. I od razu piękna pierwsza nuta właśnie tej porzeczki z peonią, bym powiedziała. Taki właśnie, czy jest tu peonia, bo Wam pokazywałam, ale nie, jest magnolia, ale jakoś mi się bardziej z peonią, jest to taka bardziej bogatsza.
i wybujała, ale wchodzi bardzo wyraźna nuta ta właśnie owocowa tutaj tej czerwonej porzeczki. I on u mnie wydźwięka, taki wydźwięk ma właśnie taki ostateczny, bardziej owocowy niż ten ukłon w stronę róży. Ale bardzo mi się podoba buteleczka. Ja nie wiem, czy ja bym się zdecydowała kupić ten zapach, jeśli chodzi, słuchajcie, jakbym go powąchała od razu. Bo jemu trzeba dać czas. I on ma właśnie tą drugą ukrytą nutę, ale tak jak mówię, to wszystko zależy od naszej skóry, od naszego pH i na mnie on taki ma wydźwięk bardzo, bardzo owocowy, bardzo rześki, tak jak na teraz, kiedy jest upał, chcemy po prostu spryskać się czymś właśnie takim romantycznym, owocowym, taki owocowy garden, taki piękny ogród gdzieś, kiedy dojrzewają właśnie te wszystkie owoce i my gdzieś tam na trawie właśnie upajamy się tymi zapachami. To dla mnie tak kojarzy się, zupełnie kojarzy się z różą ten zapach, mimo że jest nazwa Rose, ja tej róży nie czuję, ale słuchajcie, wiem, ta róża majowa, tak jak sobie przypominam, i nawet jest tu w Sisleyu, w Izzy, ona właśnie ma taki coś, taki cytrusowy, delikatny, różany. Więc może gdzieś tam właśnie za tą czerwoną porzeczką, którą czuję, ona tutaj się ukrywa. Ale buteleczka jest przepiękna, słuchajcie, kupiłam w bardzo dobrej cenie właśnie na Notino. A i myślę, że normalnie bym się nie skusiła, że cena była dobra. I no uwielbiam też takie piękne buteleczki. A miałam ochotę właśnie na coś z tej edycji Dolce & Gabbana, także ona jest już ze mną. Zapachem tutaj następne perfumy, które chcę przedstawić, jest Sakura Christian Dior z butiku. Ja Wam pokazywałam taki fajny shorts, taki mały reel. Zapraszam, kto jeszcze nie widział. Będzie mi miło, jak tam wdepniecie. Ale słuchajcie, ten zapach jest ukłonem w kierunku tutaj japońskich ogrodów i właśnie tego kwiatu wiśniowego, tego kwiatu wiśniowego. I tej całej otoczki takiej właśnie wiosennej, ale ja postanowiłam, że to jest taki butikowy, specyficzny zapach. Ja w ogóle tym butikowym zapachom poświęcam osobne odcinki, że on będzie omówiony w następnym odcinku. Typowo będzie odcinek poświęcony temu butikowemu dziecku, także Was serdecznie zapraszam. Na dzisiaj tyle. Przedstawiłam Wam tutaj cztery przepiękne propozycje, które na pewno znacie, albo któraś z Was też się tym przymierza. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie komentarz, które z tych perfumów skradły Wam serce, albo może macie inne edycje, które Wam się podoba i co myślicie właśnie o perfumach Oscara de la Renta, bo dla mnie to jest nowość. Słuchajcie, jak gdzieś tam widziałam, ale nigdy nie kupowałam, ale to jest miłość od pierwszego wejrzenia. No przepiękny perfum. I słuchajcie, zapraszam Was do lajkowania, oczywiście subskrypcji. Tych, którzy oglądają mnie tam gdzieś nieśmiało, ale jeszcze nie kliknęli tego magicznego tutaj guziczka subskrybuj. I do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie, tak jak wspomniałam, to o Sakura Diora nowych perfumów, ale też będzie dalsza kontynuacja tutaj edycji kolorowych. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa.